Mamy teraz w ustawie pokrótce scharakteryzować, czy opisać sprawę zapłaty w wyniku ugody, która nastąpiła między autorem projektu i zegarek, który znajduje się w centrum na placu, a autorem w ugodach. Chodzi mi przypomnę o 72 tysiące złotych. Bardzo proszę. Dobrze, oczywiście. Mamy cenę, bardzo proszę. Odczytam może najpierw treść ugody, którą mam przed sobą, zawartą przed Sądem Okręgowym w Suwałkach. Ugoda jest z 2 lipca 2019 roku o treści następującej. Pozwana gmina Bogdan zobowiązuje się zapłacić powodowi Markowi Michowskiemu w terminie 21 dni od dnia zawarcia ugody kwotę 72 tysiące złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku zwłoki i płatności kwoty tytułem zapłaty za wykonane roboty dodatkowe, wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich, zadośćuczynienie za naruszenie autorskich praw osobistych, odszkodowanie za naruszenie majątkowych praw autorskich. To jest tytułem wszelkich roszczeń sformułowanych w pozwie w niniejszej sprawie. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia powoda Marka Michowskiego sformułowane w postępowaniu w sprawie 1C7/17. Strony wnoszą o wzajemne zniesienie kosztów procesu i wyrażają zgodę na warunki określone w ugodzie. W tym miejscu ugodę odczytano i podpisano. Sprawa sądowa dotyczyła zdarzeń z lat 2011-2012. Wtedy to gmina Gołda przystąpiła do remontu rynku. Została sporządzona dokumentacja. Była to taka wiadomość powszechnie znana. Wówczas pan Michowski odezwał się do przedstawicieli gminy, oferując, aby wzbogacić rynek zegarem słonecznym. Przedstawił swoje propozycje, oferty, przysłał rysunki, szkice. Gmina Gołda prowadziła z nim dyskusję. Gmina Gołda starała się też w tym czasie o dofinansowanie środków unijnych i ogłosiła przetarg na remont rynku. W dokumentacji przesłanej do instytucji, która udzielała dofinansowania, a także w dokumentacji z przetargu, znalazły się rysunki przesłane przez pana Michowskiego jako poglądowe, jak miałby ten zegar wyglądać. Pan Michowski uczestniczył pośrednio w tych rozmowach, wspierał gminę w trakcie postępowania przetargowego. No i ostatecznie w postępowaniu przetargowym wykonawca, generalny wykonawca miejscowy, który wygrał przetarg, zatrudnił pana Michowskiego jako podwykonawcę części na wykonanie zegara. Prace zostały wykonane i po wykonaniu prac, proszę was, to jest moja ocena, że pan Michowski, niezadowolony z rozliczeń z generalnym wykonawcą, no, radził się gdzieś prawników, doszukiwał się pewnych możliwości powiększenia tej swojej kwoty, którą uzyskał ostatecznie i na bazie tego zbudował roszczenia przeciwko gminie, zarzucając wykorzystanie jego rysunków bez jego zgody, domagając się wynagrodzenia za to i odszkodowania, a także twierdził, że przy budowie zegara wykonał prace dodatkowe polegające na zmianie czcionek z wklęsek na wypukłe, gdzie, jak twierdził, miał być to bardzo kosztowny zabieg, aby takie prace wykonać. Na bazie tego
wpływ merytoryczne, które dwie z nich były dla gminy niekorzystne, o zeznaniach świadków po przeprowadzeniu dużej części materiału dowodowego. Jako prawnik reprezentujący gminę dostrzegłem, że sprawa zmierza w, no, w niewłaściwym dla gminy kierunku, tak? Mówiąc, że jakby powiększyły się te szanse gdzieś na niekorzystne rozstrzygnięcie niż na początkowym etapie tego procesu. Widząc to, to sugerowałem rozważenie zawarcia ugody. Pan Michowski w pozwie domagał się kwoty 129 tysięcy złotych, z czego prawie połowa to było wynagrodzenie za roboty dodatkowe, te prace przy zegarze, które jego zdaniem dodatkowo ponad połowę wykonał. Trzeba też mieć na względzie, że sprawa dotyczyła 2012 roku, a żądał również odsetek w pozwie. Moje kalkulacje były takie, że kwota ostatecznie razem z odsetkami i kosztami w przypadku niepowodzenia w całości mogła sięgnąć około 200 tysięcy złotych. Sąd na etapie nakłaniał strony dosyć intensywnie do zawarcia ugody, przedstawiając wysoki stopień skomplikowania tej sprawy, brak orzecznictwa w takiej materii, jeśli chodzi o zegar. No i strony ostatecznie właśnie 2 lipca doszły do porozumienia na kwotę 70 tysięcy złotych i taką ugodę przed sądem zawarłem. No i cóż, tak wkrótce przedstawia się sprawa roszczeń.